Dobra, witam wszystkich w takim razie. Chciałem trochę poopowiadać o świecie gier mobilnych, ponieważ z tego świata się przede wszystkim wywodzę. Może na początku małe pytanie do wszystkich. Kto w ogóle tutaj jest, nie wiem, z Game Devu? Czy są jakieś osoby z Game Devu? Okej, okay, sporo. Fajnie. A z świata mobilnego? Może ktoś robi apki, ale nie gry? Okej, okay, czyli tak pół na pół. Dobra, no to może się ktoś coś ciekawego dowie. Nie będę się tutaj tak mocno skupiał na aspektach programistycznych, bo programistą już nie jestem. Zaczynałem od programowania. Ale zanim może coś o sobie powiem i o firmie, to najpierw taka mała agenda. Najpierw trochę o Vivid Games, czym się zajmujemy, co robimy, jakimi rzeczami w świecie gier mobilnych się zajmujemy, o dostępnych technologiach, które tutaj są nam znane. Mam nadzieję, że tutaj w trakcie, jeżeli się pojawią jakieś pytania, to będziecie je śmiało zadawali, bo nie wiem tak naprawdę na czym, kto chciałby się skupić, więc jakby coś śmiało podnoście rękę, jakbyście chcieli o coś konkretnego zapytać. Trochę poopowiadam o narzędziach w pracy programisty. Na koniec parę takich fajnych rzeczy, mam nadzieję, z Realboxingu. I może jakieś takich parę rzeczy, może jakaś się dyskusja na sali wyłoni odnośnie przyszłości urządzeń mobilnych, co z tego może wyniknąć i co dzięki temu my jako użytkownicy możemy osiągnąć. OK. Vivid Games powstała w 2006 roku. Założyliśmy ją w sumie w 5 osób, z czego dwóch to byli założyciele. Jeden Remigiusz, drugi to byłem ja. Zaczęliśmy swoją przygodę tak naprawdę wiedząc bardzo niewiele, bo w tamtych czasach nie było żadnych szkół, żadnych jakichś kursów, z których można byłoby skorzystać. Natomiast mieliśmy już doświadczenie z poprzedniej pracy. Zawsze się śmieję, że to było doświadczenie, które pokazało nam, jak nie robić gier, co jest bardzo cenne, bo nie zawsze się coś takiego uda pozyskać, więc tu dużo już wiedzieliśmy, czego nie robić. I chcieliśmy się skupić na tym, żeby robić te gry jak najfajniej, jak najlepiej, zarówno dla graczy, jak i przede wszystkim też dla nas jako twórców. Zaczynaliśmy w piątkę, teraz jest nas około 120 osób, to się dość dynamicznie zmienia w zależności od sytuacji, także przez te w sumie prawie 10 lat firma dość mocno się rozwinęła. Po drodze wiele różnych wyzwań nas dopadło, czasami fajnych, czasami trochę gorszych, ale z każdymi sobie staraliśmy się radzić. I to, co myślę jest dla mnie najciekawsze z tej perspektywy, to to, że przez te 10 lat poznałem naprawdę bardzo wiele fajnych osób, z którymi i pracowaliśmy, i pracujemy. To chyba jest najfajniejsza i najcenniejsza rzecz u nas w firmie, bo każdy jest inny, każdy ma inne doświadczenie i dzięki tym osobom można się nauczyć naprawdę wielu fajnych rzeczy. Jeżeli chodzi o mnie, to gdzieś swoją przygodę zacząłem w 97 roku na demoscenie. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o demoscenie? Może ręka? Okej, okay, fajnie. Na tej demoscenie zajmowałem się programowaniem właśnie. Na początku to był C64 i gdzieś tam assembler, później się przesiadłem na Amigę, skupiłem się przede wszystkim na intrach 64-kilobajtowych. Założyliśmy sobie grupę, z którą robiliśmy parę fajnych rzeczy, można sobie gdzieś tam na YouTubie poszukać, nie będę marnował czasu, nie będę puszczał. Jak ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. Co fajne, to to, że też kilka osób, z którymi wtedy zaczęliśmy naszą przygodę na demoscenie, nadal pracuje z nami i ma się świetnie i też świetną robotę robi. No i głównie tutaj, powiedzmy, Remigiusz i ja z tej demosceny pochodziliśmy, tam gdzieś nasza przygoda się zaczęła. Na początku w samym Vivid Games zajmowałem się tworzeniem i gier, i technologii, bo kiedy zaczynaliśmy, nie było tak różowo, nie było tak łatwo dostępnego Unreala, nie było Unity, były jakieś podstawowe frameworki, więc zazwyczaj zaczynało się od tworzenia czegoś swojego. Później zacząłem zarządzać troszkę projektami, tworzyć gry już w większych zespołach,
a teraz aktualnie zajmuję się całym działem produkcji i staram się to tak to organizować, żeby działało to jak najsprawniej, jak najfajniej, żeby wszyscy zdawali sobie sprawę, w jaki sposób pracujemy, co chcemy osiągnąć, jak chcemy to osiągnąć. Może powiem parę zdań o samym świecie gier mobilnych, bo no nie wszyscy tutaj są z tego świata, więc poopowiadam tak, żebyście sobie zdali sprawę, z czym to się wiąże. Parę tutaj takich faktów przytoczyłem, o których chciałbym powiedzieć. Podzieliłem je na dwie takie kategorie. Jedna to jest produkcja, druga to jest biznes. Jeżeli chodzi o produkcję, to świat gier mobilnych został wybrany przez nas z dość konkretnego powodu. Zaczęliśmy robić jako Vivid Games gry na urządzenie mobilne, nie dlatego, że wtedy była jakaś moda czy coś takiego, wręcz przeciwnie, wtedy nie było tak łatwo. Raczej zaczęliśmy to z tego powodu, że były tam ograniczenia, które też były na demoscenie, na której zaczęliśmy. Więc te ograniczenia spowodowały, że weszliśmy w ten rynek. To się dużo nie zmieniło wbrew pozorom, bo wtedy oczywiście był dużo gorszy sprzęt. Jak zaczynaliśmy tworzyć gry, to były to jeszcze telefony pokroju Nokia 6610 czy 7650, w ogóle świat Nokii, która teraz już niewiele znaczy na rynku gier mobilnych i przede wszystkim gry od 2ME. Natomiast teraz są to smartfony, dość mocno się to zmieniło. Jest to głównie C++, wtedy była Java, więc pod tym kątem też jest dużo wygodniej, może nie dla wszystkich, dla mnie akurat tak, ja bardziej wolę C++. Więc te wymagania sprzętowe cały czas są, ciągle te telefony niestety nie są wszystkie najwyższej jakości, są te modele starsze, dla których gry powinny zawsze działać, powinny być fajne i tutaj na pewno, jeżeli ktoś tutaj z Was programuje, czy to na Androidzie, czy na iOSie, to zdaje sobie sprawę, że o ile powiedzmy łatwo jest coś zrobić na iPhone'a 6s na przykład, to z iPhone'em 4 już jest troszkę gorzej, te wymagania są trudniejsze do ogarnięcia. Są też systemy operacyjne, w przeciwieństwie tutaj powiedzmy do PC-ów, gdzie głównie mamy Windowsa, czy na konsolach, no to są jakieś konkretne, specyficzne systemy przeznaczone dla tych konsol. Tutaj na urządzeniach mobilnych mamy takie głównie dwa rynki, czyli iOS i Android, nad którymi my akurat się skupiamy. Są jeszcze inne, jak Windows Phone, ale one są już raczej takimi trochę niszowymi produktami, nie z punktu widzenia ilości device'ów, ale z punktu widzenia rynku gier mobilnych. Tak? To nie są duże pieniądze, więc tam też sporo firm z branży gier mobilnych nie widzi, że tak powiem, sukcesu. Istotną rzeczą jest też sam rozmiar. Kiedy my zaczynaliśmy tworzyć gry, były takie telefony, na których gra ważyła 64 kB, teraz bardzo często ikonka waży dużo, dużo, dużo więcej. Rozdzielczości ekranu też były dużo mniejsze. Aktualnie w zasadzie, powiedzmy, w tych topowych urządzeniach, na których robimy gry, można je spokojnie porównać do konsol, może nie tej najnowszej generacji, ale do PS3 czy do Xboxa 360 coraz bliżej. Te urządzenia naprawdę potrafią bardzo dużo, wiele rzeczy można na tym zrobić, natomiast niestety z różnych przyczyn, często to związanych z operatorami, ten rozmiar gry jest dość istotny. Zwłaszcza w świecie gier mobilnych, w świecie gier free-to-play, gdzie użytkownikom zależy na czasie, gry zajmują stosunkowo mało, przynajmniej powinny zajmować stosunkowo mało, idealnie jakby miały mniej niż 100 MB, co i tak jest tak naprawdę dosyć dużą ilością, patrząc gdzieś tam na naszą historię. Coraz większy problem też rodzi się, jeżeli chodzi tutaj o Androida, z ilością urządzeń, na które wypadałoby, żeby gra działała. O ile powiedzmy we wcześniejszych czasach, kiedy był iOS, Android był dość mało popularny, no to tych urządzeń nie było wiele. Tutaj iOS dość mocno nam ułatwia sprawę. To w przypadku Androida już jest dużo większy problem. Tych urządzeń jest kilka tysięcy. Wypadałoby, żeby te gry działały odpowiednio na tych urządzeniach, więc albo trzeba mieć odpowiedni sprzęt, albo korzystać z odpowiednich technologii, które pozwolą na sprawdzanie. Jeżeli chodzi o świat gier mobilnych, istotny jest też model biznesowy. Najbardziej popularne to są dwa modele, jeden to jest free to play, drugi to jest paid.
Free to play, prosty scenariusz, ściągacie grę za darmo. W środku są albo mikropłatności, albo są reklamy. Jeżeli chodzi o grę pay, to zazwyczaj po ściągnięciu i zapłaceniu zdarzają się w środku jakieś mikrotransakcje, ale zazwyczaj ich nie powinno być. Dość istotny w świecie gier mobilnych jest też budżet. Oczywiście są wielkie produkcje Kinga czy Glue czy innych firm, które mają budżety dosyć spore, natomiast w porównaniu na przykład do konsol czy do PC-ów te budżety zazwyczaj są dużo niższe. Takie naprawdę duże budżety z naszego punktu widzenia to jest powiedzmy 3-5 milionów złotych. Zazwyczaj te wszystkie, powiedzmy, w cudzysłowie gry indie mają ten budżet na dużo, dużo niższym poziomie, więc ten budżet też triggeruje to, ile osób może nad takim projektem pracować, co z niego może finalnie wyjść, co nie znaczy, że wyjdzie gorsza gra, tak? Bo nieraz można spotkać fajne gierki, które powstały gdzieś tam w domu po godzinach, w teamie 2-3-osobowym przez 2 miesiące pracy, czy na jakichś game jamach, ale no, warto zauważyć, że mimo wszystko ten budżet jest istotny, chociażby nawet patrząc na game jamy, nie wiem, na Superhota, który niby na game jamie wyszedł, zrobił wielki szał, wszyscy się nim podniecają, no to jednak dużo czasu musieli jeszcze stracić i oczywiście też pieniędzy na to, żeby... Witamy Filip, zapraszamy. Dużo czasu i pieniędzy musiało pójść na to, żeby ta gra finalnie trafiła do graczy. Jeżeli chodzi o języki programowania, no to one są różne. Naprawdę możliwości są bardzo duże, jeżeli chodzi o gry mobilne. C++, Java, no, najróżniejsze, tak? Nie będę wymieniał, sami na pewno znacie wiele z nich, ale dużo tutaj powstało możliwości. Za moich czasów, kiedy zaczynaliśmy, to była głównie Java tak naprawdę, czasami troszkę C++, teraz jest dużo więcej możliwości. Platformy i kanały sprzedaży trochę się wiążą z tym, co już mówiłem, czyli to też jest kwestia istotna. Jeżeli chodzi o sam biznes, to tak jak już wspomniałem, są gry, które kosztowały, ich wykonanie kosztowały pewnie dosłownie kilka tysięcy złotych, bo ktoś to sobie zrobił po godzinach, wydał pieniądze na pizzę czy na coś innego i już. Są natomiast też gry, które kosztują dużo, dużo więcej. Ja tutaj przytoczyłem po stronie biznesu aktualne ewaluacje giełdowe spółek, bo te spółki, które tutaj wymieniłem, albo są na giełdzie, Supercell nie jest chyba, ale mniej więcej na takim poziomie ich kapitalizacja jest też, żebyście mieli świadomość, że prócz tych małych firm, które zajmują się grami mobilnymi, są też naprawdę bardzo duże, często dużo większe od CDEP-u na przykład, tak? Czyli CDEP tutaj ma aktualnie, mniej więcej ma kapitalizację na poziomie 2-4 miliarda złotych. Natomiast są takie firmy jak Gameloft, na pewno słyszeliście, graliście w ich gry, który jest więcej warty niż CDEP. Jest Supercell, który też był sprzedany jakiś czas temu. Wtedy kapitalizacja była na poziomie 15 miliardów złotych, to są naprawdę duże pieniądze. Czy Glue chociażby. No jesteśmy też my aktualnie na niższym poziomie, tak? Natomiast patrząc na skalę gier mobilnych i firm w Polsce, to naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z własnej kapitalizacji. 140 milionów złotych to jest, myślę, bardzo dużo. Okej, troszkę chciałem też powiedzieć o dostępnych technologiach, jeżeli chodzi o gry mobilne, które aktualnie są. Skupiłem się tylko na tych najważniejszych. Oczywiście można sobie zapytać Google'a i wejść na konkretną stronę, zobaczyć. Natomiast jeżeli ktoś się nie interesował grami mobilnymi, nie zna technologii, to przynajmniej mu pokażę, jakie są możliwości, gdzie warto pójść, co warto odwiedzić i z czego ewentualnie skorzystać. Osobiście, jeżeli ktoś chce zrobić grę 3D, odradzam tworzenie własnego silnika, chyba że ktoś naprawdę jest bardzo zapaleńcem i lubi. Moim zdaniem trochę to się już w dzisiejszych czasach, znaczy nie ma to sensu, tak? Bo lepiej spędzić czas na tworzeniu gry niż na tworzeniu silnika. No, chyba że chce się robić silniki, no to wtedy lepiej jest robić silniki niż gry. Nie mam
tutaj tych silników posegregowanych w żaden sensowny sposób. Po prostu tak jak mi przyszło do głowy, takie tutaj umieściłem. Pierwszy jest Unreal Engine 4, głównie z tego powodu, że my z niego aktualnie korzystamy, Vivid Games. Wcześniej to była trójka, także z trójki też, jeżeli ktoś by się uparł, może skorzystać. Jest to naprawdę bardzo fajne narzędzie do dużych gier, ale też do małych. Jest kilka firm, które w świecie gier mobilnych używa tą technologię, jest chociażby Shortbreak Studios z Techlandu, oni też tam pracują z Andrzejem na tym. W Polsce chyba więcej, z tego co mi wiadomo, firm nie ma, które korzysta, jeżeli chodzi o rynek gier mobilnych, z Unreala 4. Natomiast przede wszystkim polecałbym to narzędzie z tego powodu, że ma ono stosunkowo łatwy próg wejścia, jest bardzo dużo różnych tutoriali, co nie znaczy, że jak ktoś spędzi pół godziny czy 5 godzin nad tymi tutorialami, to już od razu zrobi grę. Coś na pewno zrobi, natomiast do gry będzie jeszcze daleko, ale ten próg wejścia jest dużo mniejszy. Natomiast takim chyba największym aktualnie minusem, jeżeli chodzi o Unreala, jest to, że on jest cały czas rozwijany i raczej bym powiedział, że jest w fazie bety, aniżeli takiej naprawdę solidnej wersji. My sami dużo rzeczy tam w środku naprawiamy, dopisujemy, czegoś jeszcze nie ma, coś trzeba rozwinąć. Pracujemy już z tym silnikiem półtora roku przynajmniej, jeżeli nie więcej. Także sporo rzeczy się tam zmienia, sporo rzeczy jest. Na pewno to, co jest fajne, to to, że pod kątem nowości, które się pojawiają, Vulkana czy innych rzeczy, też Epic stara się to tam dodawać i patrząc od strony wizualnej i performance'owej, ten silnik na pewno ma bardzo fajne osiągi. Drugi zdecydowanie, wydaje mi się, bardziej otwarty i fajniejszy dla mniejszych zespołów, to Unity. Nie wiem, czy ktoś z Was na Unity coś robił, czy nie? Coś tam robiliście, okej. Ma swoje wady, ma swoje zalety. Pozwala na pewno na dużo szybsze tworzenie gier niż w Unrealu. Wydaje mi się, że sam próg wejścia jest dużo łatwiejszy. Unity Script czy C# jest dużo prostszy niż C++, który jest wszechobecny w Unrealu, więc wydaje mi się, że łatwiej będzie tam się odnaleźć, coś sobie zrobić. Samo narzędzie dość mocno się rozwija, jest to już kolejna odsłona. Czasami są problemy z kompatybilnością między kolejnymi update'ami, więc tutaj warto być na bieżąco. Natomiast jest na pewno dużo łatwiejszy od Unreala. Czy przyjemniejszy? Nie wiem, to zależy kto co woli. Na pewno z punktu widzenia całego teamu ma mniej możliwości, bo trzeba pamiętać, że Unreal to nie jest tylko, ogólnie czy Unreal czy Unity to nie są tylko narzędzia dla deweloperów, to też narzędzia dla osób, które pracują z grafiką, pracują z animacją czy z jakimiś innymi rzeczami. I istotne jest to, żeby w takim silniku, w takiej technologii jakieś narzędzia do edycji tego typu rzeczy były. I na pewno w Unrealu one są dużo bardziej rozwinięte, dużo więcej graficy są w stanie zrobić. Unity też wydaje mi się jest łatwiejszy, jeżeli chodzi o samą obsługę 2D, więc jeżeli ktoś chce zrobić, zresztą widać to nawet po samych grach, które powstają na silniku, jeżeli ktoś chce zrobić fajną, prostą gierkę w 2D, posiedzieć sobie kilka weekendów i coś z tego mieć, to na pewno na Unity pójdzie mu dużo, dużo prościej niż na Unrealu. No i dodatkową jeszcze też zaletą, taką fajnie działającą jest Assist Store, na którym można sobie dużo rzeczy po prostu kupić, tak? Nie trzeba mieć kolegi grafika, można sobie poszukać to na sklepie. Może nie będzie to najlepszej jakości, ale będzie, można się pobawić i coś sobie z tego zrobić. Ostatnio Amazon wypuścił swój silnik darmowy, oparty na CryEngine. Osobiście go nie instalowałem, nie wiem jak to wygląda. Natomiast słyszałem, że jest dość mocno zintegrowany z wszystkimi usługami Amazona, w sumie sensowne, patrząc na to, co oni mają, na ich wszystkie serwisy, czy cloudowe, czy jakieś inne, no to myślę, że to było dobre posunięcie. Z punktu widzenia biznesowego też dają spore upusty na te wszystkie w takim pakiecie usługi, dzięki temu może coś ciekawego wyjdzie, nie wiem. Z drugiej strony może to też był sensowny krok dla samego Crytek'a, który też no, finansowo średnio sobie radzi. Możliwe, że po prostu fajnie sprzedali ten silnik i dzięki temu coś tam sobie
zrobili. Plusem na pewno jest tak samo jak w przypadku Unreala, że dostępny jest kod źródłowy, więc można sobie samemu zmieniać pewne rzeczy. Oczywiście w przypadku aktualizacji silnika no to będzie trochę większy problem, tak? Bo jak sobie sami coś nagrzebiemy, pozmieniamy, to jest fajnie, ale kiedy przychodzi update silnika, to już nie jest fajnie, bo czasami nie zrobimy tego zbyt mądrze i się okazuje, że gdzieś tam jakiś czas trzeba na to poświęcić. Jest też oczywiście Marmolada. Ona ma bardzo, że tak powiem, dalekie korzenie. Ja pamiętam jeszcze za czasów Symbiana na Nokii, na którym robiliśmy gry, bo chyba 2006 rok. Tam był taki silnik, nie pamiętam jak on się nazywał, ale to był silnik, na którym powstała pierwsza wersja Tomb Raidera na urządzenia mobilne, właśnie na Symbianie. I z tego silnika właśnie powstała Marmolada. No, pamiętam, akurat miałem taki mały wątek z osobami, które ten silnik pisały. Też tam jakąś grę na to robiliśmy. Fajne, przyjemne, dużo można sobie w Lui pogrzebać. Proste gierki 2D jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie chce robić mega zaawansowanych rzeczy, to jak najbardziej polecam. Chyba nawet wygodniejsze od Unity, jeżeli chodzi o same gry 2D. No i Cocos 2D, też bardzo fajne narzędzie, open source, rozwijane głównie do gier 2D, naprawdę bardzo dużo rozwiniętych narzędzi do tego, żeby sobie w 2D fajną gierkę zrobić. Jest też międzyplatformowy, można sobie łatwo przekompilować sobie grę, czy to na iOS-a, czy na Androida, czy na jakieś inne narzędzia. Jeżeli chcecie skorzystać, polecam. Piszcie sobie w Google, bez problemu znajdziecie, jest dużo różnych dokumentacji. Tyle. Jeżeli chodzi o same narzędzia, które używam, ja nie skupiałem się tutaj na wszystkich narzędziach, bo jest tego naprawdę bardzo wiele. Chciałem tylko wskazać te, które moim zdaniem są najsensowniejsze, najfajniejsze i dają ten przynajmniej podstawowy set tuli, które pozwalają nam programować. Takie oczywiste, tak? Visual Studio. Prosta sprawa, natomiast no jest to chyba podstawowy IDE, w którym większość programistów pracuje. Mimo wszystko no jest jeszcze oczywiście Eclipse, też można, ale w Visualu dużo czasami jest prościej, dużo narzędzi jest integrowanych, łatwo sobie można tutaj z nim podziałać. Alternatywa oczywiście na iOS-ie to Xcode, w którym można sobie budować i projekty, i gry. Można wyjść z własnym silnikiem, z własnym środowiskiem, jeżeli ktoś by chciał. No i oczywiście, jeżeli chcemy debugować na iOS-a, no to bez Xcode'a ciężko. Tak, jest cały czas rozwijany, dużo fajnych narzędzi w środku ma, jeżeli chodzi o kwestie związane z wyciekami pamięci, o kwestie związane z zarządzaniem pamięci, czy z czymkolwiek byśmy chcieli. No, jest to takie, powiedzmy, porównanie czegoś do wizuala. Notatnik, no, prosta rzecz, a czasami bardzo ułatwia życie, bo te takie duże narzędzia typu Visual, Xcode, czasami mają problemy z dużymi plikami w notatniku. Oczywiście łatwo, prosto, wystarczy otworzyć, przejrzeć, przeszukać. Jest czasami dużo, dużo szybszy do tego, żeby coś przeszukać i znacznie, powiedzmy, ułatwia pracę. Ja bym tutaj też dodał trochę porównywalny do notatnika. Może to nie jest narzędzie do edycji, ale coś takiego jak Total Commander. Nie mam go co prawda na liście, teraz mi się przypomniał, bo na Windowsie dawno nie siedziałem, a też często go tam używałem. Fajne narzędzie do tego, żeby zarządzać sobie plikami szybko, zgrabnie. Ten standardowy Windowsowy eksplorator nie zawsze jest wygodny. Poleciłbym też dwa narzędzia, które u nas w firmie się używa do code review. Pierwsze jest bardziej nastawione do review już po fakcie, po to, żeby nie blokować commitów. Drugie, bardziej zintegrowane z Gitem, które puszcza kod dopiero, kiedy jest on zatwierdzony przez odpowiednie osoby. Można sobie te narzędzia odpowiednio skonfigurować. Są też odpowiedniki online, które można sobie znaleźć. Jeżeli sobie, nie wiem, z GitHuba na przykład skorzystamy, tam też w serwisach można sobie to
fajnie pointegrować i dzięki temu jest wygodniej, jest prościej, zwłaszcza kiedy się pracuje nad projektem gdzieś zdalnie, są jakieś teamy na przykład rozłożone, ktoś z kimś, po godzinach jest dużo prościej i można uniknąć jakiegoś bałaganu na repozytorium. Jeżeli chodzi o repozytoria, no to oczywiście czy to SVN, czy Git, czy jakieś różnego rodzaju pochodne. Każdy ma swoje plusy, minusy z takich podstawowych. Dla SVN-a no to, że na pewno z wszystkimi plikami sobie poradzi, nieważne w jakim są rozmiarze, w przeciwieństwie do Gita, który ma często problemy z dużymi plikami. Natomiast no, minusem SVN-a są brancze, które są toporne, zajmują bardzo dużo miejsca. W przypadku Gita jest to dużo fajniej rozwiązane, natomiast no, ten próg powiedzmy wejścia w dane repozytorium wydaje mi się dla Gita jest trochę wyższy, bo jest to ambitniejsze narzędzie, z którym jeżeli ktoś się go nauczy, można więcej osiągnąć, ale trzeba się nauczyć, tak? Na SVN-ie jest dużo prościej na starcie, łatwiej jest politykę SVN-a zrozumieć. Z narzędzi, które jeszcze używamy do usprawnienia nie tyle samej pracy, ile procesu kompilowania, to jest IncrediBuild, który ostatnio wprowadziliśmy. Bardzo fajne narzędzie, które służy do rozproszonego buildowania. W przypadku Unreala, który naprawdę zajmuje bardzo wiele, pamiętam na początku, kiedy z nim pracowaliśmy i kompilowaliśmy po zmianach takich poważniejszych cały silnik, to zajmowało to prawie 3 godziny na takim całkiem sensownym PC-cie. Teraz zeszliśmy z tego co pamiętam, chyba do 10 czy do 15 minut, korzystając właśnie z rozproszonego buildowania w engine naszym, w teamie engine'owców. Każdy ma to zainstalowane, więc jeżeli ktoś coś zmieni, przekompilowuje, no to już nie musi tyle czasu czekać. No ma to swoje i plusy i minusy, bo kiedy się czekało 3 godziny, to bardziej się myślało, co się robi, zanim coś się zmieniło, a teraz już troszkę mniej. Ale na pewno bardzo wiele czasu oszczędza, tak? Zwłaszcza kiedy są jakieś problematyczne bugi, release jest za chwilę, no to każda minuta jest cenna. Więc polecam takie narzędzie, można je sobie skonfigurować, jest płatne niestety, ale na koniec dnia, jeżeli by policzyć ten czas spędzony na czekaniu versus czas, versus koszta tego IncrediBuilda, to na pewno nam się opłaca. My sobie taką prostą symulację zrobiliśmy dosłownie przez kilkanaście dni pracy zespołu ośmioosobowego, już byliśmy do przodu, mimo tego, że te koszty są dość spore, bo to jest kilka tysięcy dolarów na taki zespół ośmioosobowy. Android SDK Monitor, tutaj narzędzie do Androida, które pozwala nam na przeglądanie logów, łatwiejsze się poruszanie z tymi wszystkimi rzeczami. Jest to oczywiście część Android SDK, która jest dostępna z różnymi narzędziami, które jako programistom Wam się mogą przydać. Podobne narzędzie, trochę zbliżone, jeżeli chodzi o ideologię, do IncrediBuilda, to jest Home Agent, który spięty z systemem, z Unrealem 4, umożliwia nam na rozproszone generowanie lightmap, czyli tutaj znowu oszczędzamy na czasie, nie musimy czekać, aż na jednym kompie się to przeliczy, bo to też jest dość czasochłonne, tylko korzystając z jakichś tam zasobów w firmie czy w zespole, można sobie trochę to zoptymalizować. No jest jeszcze Network Profiler, który jeżeli robicie gry z multiplayerem na przykład, bardzo fajnie pozwala teamom, czy to QA, czy nawet samym deweloperom na profilowaniu graczy, ustawianie różnego rodzaju sytuacji, które gdzieś tam mogą wystąpić podczas gry z różnymi problemami sieciowymi. Ok. Jeżeli chodzi o pracę nad samym Drillboxingiem 2, mógłbym tutaj wiele rzeczy poopowiadać, natomiast chciałem się skupić na kilku takich najistotniejszych i przechodząc przez nie ewentualnie powiedzieć też o czymś, co gdzieś się u nas wydarzyło. To, co na pewno było taką bardzo fajną rzeczą z punktu widzenia programisty, to była praca na
z Unrealem 4. W zasadzie chyba byliśmy wtedy pierwszą firmą, która zaczynała z tym silnikiem, więc dla osób, które lubią pracę z nowymi technologiami, było to jakieś swego rodzaju wyzwanie. Pierwsze przymiarki jeszcze za czasów Unreala 3, którego używaliśmy już prawie przez 3 lata. Zrobiliśmy sobie taki research, w którym no wyszło nam, że w sumie fajnie byłoby się przesiąść. Konkretne rzeczy tam sprawdziliśmy, połowa z nich później się okazała tak naprawdę do wyrzucenia, bo jednak było inaczej, z różnych przyczyn. Czasami Epic mówił, że coś jest, później się okazywało, że tego nie ma, czasem nam się wydawało, że coś jest, a później się okazywało, że tego nie ma, a później się okazywało, że silnik miał być stabilny, a jednak nie jest stabilny i co chwilę się coś wywala, nie wiadomo dlaczego. Czyli taka standardowa praca dewelopera, natomiast na koniec ja myślę, że to był fajny wybór. Tak jak mówiłem na początku, według mnie ciągle ten silnik jest w fazie beta, on jest cały czas rozwijany. Jest tam jeszcze sporo gdzieś jakichś bugów w samych bebechach, które powodują, że gra się wywala. Natomiast teraz już jest dużo bardziej stabilny, ale pewne problemy trzeba sobie z nimi poradzić samemu, bo nie ma pewnych systemów dopisanych. Nie wiem, jak to jest w ostatnim release, ale w tych, z których my korzystaliśmy, nie było systemu mikropłatności, trzeba było go sobie samemu dopisać, czy obsługi Facebooka, czy jakichś tam zewnętrznych API, które są dość istotne. Jeżeli chodzi o sam też Realboxing 2 roki, to fajną też sprawą było to, że gra miała bardzo wysoko poprzeczkę powieszoną, jeżeli chodzi o oczekiwania w stosunku co do jakości gry. Dlatego też między innymi wybraliśmy Unreala 4, bo chcieliśmy, żeby ta gra wyglądała naprawdę ładniej, żeby było widać znaczący skok między Realboxingiem 1, który był już no, prawie 3 lata na rynku. Dlatego wybraliśmy właśnie taką, a nie inną technologię. Jeżeli chodzi teraz o samą pracę, to fajne też było to, że mieliśmy podczas produkcji dostęp do telefonów, których czasami po prostu jeszcze nie było na rynku. Pracowaliśmy tutaj w przypadku akurat nie Realboxingu 2, ale w przypadku Ghostfire'a, to jest nasz wcześniejszy projekt, pracowaliśmy bardzo blisko z Qualcommem nad urządzeniami ze Snapdragonem 804 i nowszymi, których też jeszcze nie było na rynku. To też było bardzo fajne z punktu widzenia programisty. Dość specyficzne przeżycie, mieliśmy osobny pokój, tam ludzie byli zamknięci, chyba Okoń też. Osobne pomieszczenie, nikt o niczym nie mógł wiedzieć, bo dosłownie tylko chyba kilkaset osób na świecie w ogóle wiedziało, że coś takiego, znaczy to nie był Snapdragon, to był z Amazonem telefon, tak? Tak. Z Amazonem w ogóle nikt nic nie wiedział, że Amazon wypuści telefon, no wyszła klapa z tego telefonu niestety. Tak, natomiast telefon był całkiem spoko. Fajne miał możliwości jak na tamte czasy. I to był akurat Realboxing, to był Realboxing 1, kiedy nad tym pracowaliśmy. Natomiast z kolei ze Snapdragonem fajne było to, że tam można było korzystać już z OpenGL 3.1 z dodatkami, robiliśmy teselację na tym, także no, bardzo, bardzo fajne rzeczy. Jeżeli chodzi o samego Rockiego, no to oprócz tych fajnych telefonów, niestety są też te krapy, z którymi musimy walczyć i które, powiedzmy, o ile z perspektywy Google'a jest łatwiej odciąć, bo można sobie po prostu na sklepie je powyłączać i w teorii się nimi nie przejmować, o tyle na iOS-ie jest już dużo trudniej, bo są tam specyficzne flagi, które nie pozwalają nam na wyłączenie konkretnych device'ów, tylko pozwalają nam na wyłączenie device'ów, które specyficznych rzeczy nie obsługują. To już jest dużo większy problem, bo okazuje się na przykład, że nie można sobie łatwo wyłączyć iPhone'a 4S na przykład, tylko z obsługi, tak? Jeżeli jest 4S wspomagany, no to wtedy są jeszcze jakieś tam iPady i inne rzeczy, nad którymi nam zależy i to jest bardzo problematyczne z punktu widzenia dewelopera i też publishera, tak? Bo my jesteśmy nie tylko deweloperem, ale też publisherem gier mobilnych, więc rozmawiamy z kanałami sprzedaży, czy z Googlem, czy z Applem i często bywa tak, że oni stawiają konkretne wymagania i mówią, ok, my wam możemy ten projekt fajnie pokazać na sklepie, jest szansa na featuring, ale musicie na przykład wspierać taki i taki model. Tutaj Google też ma bardzo jasną politykę tego,
co powinno być wspierane, co nie. I czasami z punktu widzenia dewelopera jest to bez sensu, że musimy zrobić obsługę do jakiegoś, nie wiem, Galaxy S3 na przykład, czy S4, bo jest on bardzo problematyczny, ale no bez niego nie będziemy mieli widoczności w kanale sprzedaży, która jest no bardzo istotna. Przy okazji też realboxingu nauczyliśmy się sporo fajnych rzeczy i mieliśmy zupełnie inne obszary do obejrzenia, do sprawdzenia, które normalnie w świecie gier mobilnych nie za często goszczą, ale ostatnio goszczą coraz częściej. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o multiplayer. Oczywiście mieliśmy w realboxingu jedynce multiplayer, z którym sporo walczyliśmy, natomiast tam wykorzystywaliśmy serwisy dostępne czy to przez Google'a, czy przez Apple'a, natomiast w realboxingu dwójce stworzyliśmy własny multiplayer, z którym było wiele różnych wyzwań do spełnienia. Cały czas z tym walczymy, żeby się tego jak najlepiej nauczyć. Jest to oczywiście z jednej strony część serwerowa, gdzie odpowiednie osoby wykorzystują to, jak akurat my się skupiamy na serwisach Amazona, które akurat w tym przypadku działają. Jest też ta część związana z samym silnikiem, z Unrealem 4. Wiele rzeczy do odkrycia, wiele rzeczy do nauczenia, które no, z jednej strony już odkryliśmy, z drugiej strony cały czas odkrywamy na temat optymalizacji, tego w jaki sposób efektywnie wykorzystać narzędzia, które gdzieś mamy dostarczone. Kolejną fajną rzeczą to była analityka. Może z punktu widzenia programisty nie jest to jakieś powalające zadanie, natomiast z punktu widzenia dewelopera i osoby, która jest świadoma całej gry, to jest to bardzo fajne narzędzie, które z jednej strony dostarcza bardzo wiele konkretnych informacji na temat tego, co robią gracze w grze, a z drugiej strony pozwala też tą grą sterować, bo za pomocą analityki i narzędzi, które mamy, jesteśmy w stanie zmieniać sobie balans gry, jesteśmy w stanie wdawać w odpowiednich miejscach czy to oferty, czy jakieś eventy, czy inne rzeczy, które w grze się dzieją i możemy ją bardziej personalizować przez gracza. Nie chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej pieniędzy, ale też przede wszystkim o to, żeby ta gra była dla niego jak najfajniejsza, bo jeżeli ona będzie fajna, jeżeli on się w nią wgłębi, no to gdzieś tam przy okazji te pieniądze zostawi. Takim fajnym też narzędziem wspierającym analitykę jest dostarczanie kontentu online, to znaczy bez konieczności aktualizacji dawanie nowych feature'ów dla gracza, czyli na przykład, nie wiem, nowych unique bossów, nowych turniej, nowych itemów w sklepie, czy w customizacji, czy nowych nagród, czy jakichś innych rzeczy. Też jest bardzo fajne narzędzie, które sporo potu z programistów wyciągnęło, bo wbrew pozorom nie było to takie łatwe i proste do ogarnięcia. Dużym też takim polem były zewnętrzne SDK-i, z którymi musieliśmy się zintegrować, czy to reklamowe, czy odnośnie kanałów socialowych, czy jakichkolwiek innych. No i tak samo też kontrola crashy. Aktualnie, powiedzmy, urządzenia mobilne i świat gier mobilnych jest o tyle fajny, że w większości przypadków można założyć, że gracz jest podłączony do internetu, więc można sobie pozwolić właśnie na chociażby, nie wiem, ściąganie crashy online, czy zewnętrzną kontrolę jakiegoś kontentu, czy cokolwiek innego. Więc nie jest to tylko i wyłącznie stricte programowanie samej gry. Oczywiście to też jest istotna część. Natomiast oprócz tego jest jeszcze sporo takich rzeczy, które gry samej w sobie nie dotyczą. Jeżeli chodzi o przyszłość technologii mobilnych, no jest tego wiele, naprawdę. To, co jest chyba najfajniejsze, to to, że telefon na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno się zmienił. Od czegoś, co komunikuje i służy tylko i wyłącznie do rozmowy, do czegoś, co praktycznie no jest z nami cały czas, czy w łóżku, czy w podróży, czy na przysłowionym kiblu, czy gdziekolwiek indziej. Mamy tam coraz więcej, tak? Czy to notatki, czy dokumentacje, czy maile, czy rzeczy do zrobienia, no co byśmy nie chcieli, tak naprawdę jesteśmy w stanie mieć w komputerze. Już teraz bardzo często jest tak, że nie wiem, gdzieś idąc na urlop, nie musimy brać laptopa za sobą, bo wszystko mamy w telefonie.
I to, co jest fajne, to to, że ten telefon naprawdę ma już bardzo, bardzo mocną, bardzo wielkie możliwości, tak? I procesory, i to graficzne, i obliczeniowe dość mocno wzrosły. No, niedawno tak naprawdę komputery miały taką moc, jaką teraz mają telefony. Zbliżyliśmy się już, jeżeli chodzi o jakość gier mobilnych do konsol zeszłej generacji. I ta krzywa naprawdę cały czas idzie w górę, to co się dzieje na najnowszych SD-kach, tak? Czyli to, co można zrobić na przykład na Wulkanie. Nie wiem, czy widzieliście, wpiszcie sobie w Google, zobaczcie sobie, co zrobili na Unrealu w Wulkanie, jak to wygląda, jakie ten silnik daje możliwości. To naprawdę czasami można się zdziwić, że to są telefony komórkowe. Cały świat związany z VR-em, oczywiście gdzieś tam nie zaczął się na urządzeniach mobilnych, natomiast to, co jest plusem, to to, że dzięki telefonowi możemy sobie nawet ze zwykłego papieru zrobić okulary po to, żeby poczuć się, jakbyśmy byli w świecie VR. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i daje wiele, wiele możliwości. Jeżeli chodzi o Apple, no tutaj taki fajny obrazek pokazałem, jeden versus drugi, który tak naprawdę, no, czasu wiele nie minęło między tymi dwoma zdjęciami, a bardzo mocno obrazuje, jak się zmienił ten rok. W 1995 roku w Polsce telefonia komórkowa dopiero zaczynała się tworzyć. To tak naprawdę było tylko 21 lat temu. To wiele nie minęło. Tamte telefony wyglądały, no, bardzo zabawnie, komicznie i w zasadzie nie nadawały się do użytków dzisiejszych. Możemy zrobić bardzo, bardzo wiele i myślę, że bardzo fajne jest to, że w takich czasach możemy uczestniczyć i gdzieś tam się rozwijać. To tyle z mojej strony. Czy jakieś pytania? Ktoś może o coś szczególnego chciałby zapytać? Śmiało. Ostatnio w sensie było napisane zamiennik OpenGL. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś chce wypuścić to z... Aha, okej, okay, to może wytłumaczę, bo tak bardzo pobieżnie przeszedłem, tak? Jeżeli chodzi o sam metal, który, no, trochę mi się wydaje, tak nie do końca wypałem był. Apple ma bardzo taką konkretną politykę, która... Wiesz co, to bardziej chodzi o to, że oni są... Oni bardzo lubią mieć swoje narzędzia, tak? Czy Objective-C, czy Mac, czy inne rzeczy. Jasne, natomiast... Pojawił się metal, który, no, gdzieś tam szumnie został ogłoszony następcom, że da nie wiadomo co. Z punktu widzenia dewelopera, jeśli mam być szczery, jeżeli my używamy albo metala, albo OpenGL-a, no to nie jest lepiej. Tak? To nie jest tak, jak Apple obiecywał i mówił, że zmiana API spowoduje, że nagle teraz będzie dużo szybciej i te same gry będą działały fajniej, bo są zoptymalizowane pod metala. Nie jest tak. Tak? I tutaj, powiedzmy, bardziej wydaje mi się, że to jest chwyt marketingowy, aniżeli rzeczywisty. Jak już, to ja większą przyszłość osobiście widzę w Vulkanie, który, no, jest naprawdę dużą zmianą, tak? Bo sam metal to jest kwestia podmiana API i tam nie ma zmiany w kontekście myślenia. W przypadku Vulkana ta zmiana jest bardzo istotna, bo w końcu ktoś zdecydował, że zrezygnuje z tych API, da dużo większą kontrolę programiście, i pozwoli dzięki temu zrobić mu dużo fajniejsze rzeczy i bardziej wykorzystać, na przykład, nie wiem, czy to więcej procesorów na pokładzie, ograniczy, powiedzmy, obsługę ilości błędów, które się pojawiają. Oczywiście to jest trudniejsze z punktu widzenia dewelopera, ale z drugiej strony daje mu dużo większe pole do popisu. Bardziej o to mi chodziło. Okay. Jakieś inne pytania? Tak? Tak. Teraz to otwiera nowe możliwości, tak? Ponieważ pytanie, czy planujecie albo testujecie? Wiesz co, już wydaliśmy. Realboxing 1K. Dużo rozdzielczość jest to przeskok co najmniej kilku skali, tak? No niekoniecznie, wiesz, no bo jeżeli byś sobie porównał rozdzielczości iPada R2 na przykład do telewizora, no to iPad R2 ma większą rozdzielczość niż telewizor Full HD, który zazwyczaj teraz jest standardem na rynku, więc wbrew pozorom telewizory są łatwiejsze do obsłużenia niż najnowsze
telefony. Mamy dostępną grę, jest Realboxing dostępny na Samsungu, na chyba na Sony też, więc... Tak samo sobie może wykreślić na przykład niektóre modele telewizorów. Tak, może tak być, to już jest kwestia ustawienia gdzieś tam. Tak, na Bravi też jest, no akurat. Tak. Okej, dzięki w takim razie wszystkim za uwagę.